Dobry wieczór, dobry wieczór. Nie bez problemów, ale udało się odpalić strumyk. Pewnie dlatego, że zaplanowałem go na godzinę wcześniejszą niż była. Nieważne. Jesteśmy już, wszystko widać, słychać. Zaczynamy dziś od Prison Architecta, ten nasz dzisiejszy wieczór. Później pewnie przeniesiemy się. Nie no przeniesiemy się po prostu do futbol menadżera do naszej kariery w Wiśle Kraków, więc nic się nie przejmujcie. Miałem ochotę po prostu troszkę pograć w prizonika w tym naszym więzieniu, które to ostatnio udało nam się skonstruować. Najbardziej luksusowe więzienie świata, w którym i tak wszyscy moi więźniowie są niezadowoleni, zabijają się, popychają, kopią, plują na siebie. <laughs> I taki mamy, <laughs> taki mamy challenge, żeby dogodzić im na tyle. Żeby, żeby przestali takie rzeczy wyczyniać. Witam wszystkich! No i co? Eee, no, jako, że planuję, żeby w prisonika pograć jakąś godzinę, półtorej, powiedzmy, to może nie będziemy tutaj zwlekali, tylko od razu przejdziemy do konkretów. Czy muzyka nie jest za głośna? Możecie dać znać. Eee, od razu być może przejdziemy do mm, konkretów, ponieważ udało mi się trochę w międzyczasie zapanować gdzieś nad tymi, nad tymi potrzebami więźniów ciągle rosnącymi, głównie czym między innymi chodziło o chociażby gdzie to jest ciepło o ciepło, zobaczcie, już jest im totalnie ciepło, takim zainstalowałem wszędzie kaloryfery, jakieś, jakieś te kotły wodne, zobaczcie jak to tutaj wygląda ten czerwony ruły, tak zwane, to są rury doprowadzające ciepłą wodę do kaloryferów I, i, i mamy w logistyce taką rzecz jak temperatura. I zobaczcie, wszystkie nasze pomieszczenia, czy to personelu, czy to te więzienne są ocieplone. Nie wiem koło której FM Raczej dzisiaj się nie dowiemy, myślę, że Starzyńskiej dopiero w lutym będzie możliwe do wyciągnięcia. No to tak, dzisiaj chciałbym jeszcze bardziej zapanować nad tymi potrzebami więźniów, począwszy od najpilniejszej, takiej najpoważniejszej. Zaczęły nam działać odwiedziny w końcu, odwiedziny ro rodziny naszych więźniów, z tym, że nie do końca tak jak tego oczekuję, nie, nie w takim stopniu być może jest albo za mało czasu na te odwiedziny, albo za mała ta sala. O, Jasio! No to witam, Jasio. Dzień dobry serdecznie. Tego się nie spodziewałem, że się znowu zobaczymy. Witam, cześć, jak leci. O, na prizenika trzeba gdzieś to przenieść, w inne miejsce. Może dzięki, Jasio, za kolejny prezencik. 100 zł. Dzięki, dzięki. Takiego powitania się nie spodziewałem. Witam, Jaśku, fajny chłopaku. Tak więc, rodzina, myślę, że powinniśmy spróbować, żeby zbudować w ogóle nowy budynek, a z tego, z tego pokoju odwiedzin zrezygnować. Cześć Gabriel, cześć David. Ciekawe, czy Jasio się odezwie w, koń, w końcu na czacie kiedyś. Kim jest Jasio? Myślałem, żeby. Ale jest ciemno, jak w dupie węża. 11.15 wieczorem, tak więc nie, nie ma co się dziwić. Myślałem, żeby ten budynek gdzieś tutaj, w tym naszym takim designerskim stylu, postawić jakoś w tym miejscu, taki w miarę duży, choć taki rozmiar to chyba. Lekka przesada, no ale czego się nie robi dla ukochanych więźniów, tak. Dla przykładu, oni mają świecić przykładem dla nowych pokoleń. Tak więc nie ma co oszczędzać, dobra. Mamy 60 tysięcy na koncie, to też musimy zwr zwracać na to uwagę, żeby w pewnym momencie. Nie musieć jakiegoś kredytu, kurde, zaczynać brać, bo, 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 bo to byłoby no, dość nieprzyjemna sprawa. Dobra, jakieś tutaj dwie pary drzwi. U mnie musi być symetria, więc trzy kratki, trzy kratki, bardzo dobrze. Puścimy czas zatem, a w międzyczasie jeszcze pociągniemy sobie... A nie, tu nawet jest prąd. Ale pociągniemy sobie ciepłą wodę, żeby jakiś, jakiego kal kaloryfra tutaj wstawić. Jakiego kaloryfra by się przydało? myślę, że tutaj powinien sięgnąć ale zobaczymy. Ja się się bawi znowu taki jest Takie zabawy te ja lubię. <grystanie> nie mam pojęcia Gabrielu nie mam pojęcia to jest taka, taka, ten powiek zagadka. <grystanie> Dobra. Tu więc będziemy musieli te drzwi już zamknąć, czy raczej przełączyć na zwykły tryb. No, i w miejscu tych odwiedzin, planuję, żeby przenieść tutaj psiarnię z naszymi pieskami i zwiększyć ten pokój socjalny. Chociaż problem jest taki, że moi pracownicy z tej części więziennej i tak chodzą tutaj, do, do tego pokoju. Być może dlatego, że to jest kibel i jedzenie. No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mm, kiedy przeniesiemy tą piarnię tu, to żeby powiększyć ten pokój socjalny, bo jak wiadomo w tej grze również i e, pracownicy mają swoje potrzeby i zobaczcie, pęka im pęcherz moczowy. Nie wiem czemu, skoro mają tutaj toaletę, dlatego chyba trzeba jak najprędzej zbudować ten nowy pokój odwiedzin i, i zwiększyć ten pokój socjalny i zobaczymy co z tego wyjdzie. I mają ciągle problem z ciepłem. I to jest zastanawiające, bo w każdym pomieszczeniu w naszym więzieniu jest kaloryfer. Każde pomieszczenie jest ogrzane. I wpadłem na to, że być może po prostu personel jest ciągle na jakichś patrolach. I, i to nie sprzyja. Na, na przykład mamy uzbrojone patrole. Raz, dwa, trzy. A co ciekawe, osób zatrudnionych na, tych, na tym stanowisku mamy raz, dwa, trzy. Więc może. Aha. Muszę najpierw zbudować szafkę dla strażnika, żeby, żeby nowego. Może zatrudnimy sobie uzbrojonego, albo jeszcze inaczej. Zanim zatrudnimy, to spróbujemy z tego patrolu zdjąć, jedny, żeby był tylko jeden uzbrojony strażnik. I wtedy reszta strażników uzbrojonych będzie miała czas dla siebie, żeby tam się ogrzać na przykład. Nie wiem, aż tak się nie znam na tej grze, więc po prostu strzelam. Eee... No polecam Pawełku, teraz ta, teraz, cześć, teraz ta, ta, gra jest, no tania, zawsze była tania. Mam jakieś darmowe DLC i ja planuję w ogóle, znaczy darmowe, cała reszta tych niedarmowych DLC jest bardzo tania, tak czy siak, więc myślę, że się opłaca. Saunę trzeba im zbudować, dobra, widzę, że pomieszczenie do odwiedzin jest już git, może do rana nawet uda nam się je zbudować albo i nie. Zatrzymam ten czas zatem i gdzie są odwiedziny? Odwiedziny, gdzie są? Strasznie małe tutaj są literki. Ja mam bardzo dobry wzrok, a. Dobra. Odwiedziny. I od razu tutaj ten kaloryfer. W tym miejscu miał stać. Taki mały kaloryfer, a ogrzewa takie wielkie pomieszczenie. Stół dla gości, kabina do odwiedzania. To są obiekty, które nam są potrzebne. Czym one się różnią w ogóle? Nie wiem. Nieważne. No i co, zbudowałem takie wielkie pomieszczenia, a będę miał tylko dwa stoły więcej niż tam. Przez tą, moje, przez tą moją manię tutaj posiadania wszystkiego poukładanego. No ale dobra. <laughs> Chyba, że te po prostu zajmują mniej miejsca. No nie wiem, zobaczymy. Jak nie uda nam się zaspokoić tych potrzeb, to po prostu wtedy, wtedy się zastanowimy na nowo, co jest po prostu nie tak w tym naszym pierdelku. Dobra, czyli usuwamy tutaj z tego pokoju odwiedzin drzwi z Czy to znowu Jasio? Tu jest Jasio. Kim jest Jasio? Dziękuję serdecznie. Bardzo mi miło, Jasio, za twoje wsparcie. Na pewno się przyda wśród szalejących cen na rynku. Dzięki za wsparcie. Bardzo jest mi miło, aż nie wiem co powiedzieć. 100 złotych tu jestem. No. Fajnie, że jesteś. Dzięki. Mam nadzieję, że się będziesz dobrze bawił. Dziękuję, bo to bardzo wiele dla mnie znaczy, a, a, a nigdy nie byłem zbyt dobry w dziękowaniu, dlatego musisz mi wybaczyć. Nie obrażaj się, jeżeli nie będziesz się czuł usatysfakcjonowany, ale wiedz, że jest mi bardzo miło. Także witam cię ponownie serdecznie. Tu nie potrzebujemy raczej tych wykrywaczy metali, bo mamy na wejściu po prostu do tego więzienia głównego, więc to demontujcie. Tu przeniesiemy sobie, jak wspomniałem, psiarnie, czyli najpierw musimy zdemontować klatki dla piesków stąd, miseczki dla piesków. Dobra, najpierw muszą zostać zdemontowane. Czyli, ten pokój odwiedzin już możemy usunąć, oznaczyć go jako psiarnia. Też będzie pieską cieplutko, tutaj kaloryfer grzeje. Strażnik, jesteś potrzebny, żeby tu drzwi otworzyć, ty. to nam się nie uda. No i właśnie, jeszcze miałem jeden pomysł, żeby, że może oni mają za mało czasu w harmonogramie, i w tym momencie, kiedy mają posiłek, to powinniśmy im to podzielić, że albo posiłek, albo wolny czas. To się jakoś robiło. Nie tak. Czy nie można? Czy można tylko, że posiłek albo, albo do celi? Zrobimy, że tak. Nie wiem, uczę się tej gry, no. Nie no. Nie ma niestety takiej opcji na budowę sauny. Jezu, kabel mi się wplątał w nogę. Albo. Dobra. Czy uda nam się w końcu zaspokoić, bo on tu jest straszny rozpierdziel w ogóle w momencie, kiedy oni wszyscy nagle chcą jeść. Także to nie jest miłe. Yy, dobra, myślę, że klatki dla psów już możemy yy, tutaj yy, umieścić. Mamy pięć takich klatek. Nigdy nie wiem, gdzie jest przód tej klatki, gdzie jest tył. Chyba tu jest przód. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Designersko, a jak? Pseczka, piseczka, piseczka. Pies jest nawet wyczerpany w tym moim więzieniu. Co ja robię źle z tym z tą grą. Że nawet pies jest wyczerpany. Widzieliście kiedyś wyczerpanego psa? Przecież psy mają niespo, niespożyte te. niespożyte Moce przerobowe, że tak powiem. Ok, więc w tym miejscu możemy ścianę już zburzyć. No, i zwiększymy ten pokój socjalny. Te drzwi zdemontujemy, zbudujemy w tym pokoju jeszcze drugą łazienkę i drugi, drugą tą stołówkę. I teraz pytanie w ogóle, czy te rodziny tutaj będą przychodzić, czy nie? Tak. Okay. To ja nie powinienem czegoś tutaj w logistyce? Współdzielony obszar. A, bo tu jest tylko dla personelu. Dobra. Powiedzmy, że tu też będzie współdzielony, bo potrzeby, zakładam, naszych więźniów. No zobaczcie, oni zaraz mi tutaj fikną. Kurde, jakiś bunt będzie przez, przez niedostatek tej rodziny. Mają te budki telefoniczne, mają wszystko, a kurde, nic tu nie działa. W tym pomieszczeniu wszystko gra, chyba, nie? No tak, na pewno. O, dobra, są. Matka, babcia, ciotka przyszli, wszyscy, dobra, nawet wujek. Zamknij. Mogę go zamknąć w więzieniu? Dobra. Zobaczmy, jak, jak spada ta potrzeba. No i troszkę bardziej niż zwykle, mam wrażenie, spada. No cel jest taki, żeby te wszystkie potrzeby były jak najbardziej minimalne. Do odwiedzin muszę mieć program zrobiony. Ja tutaj mam coś takiego zrobionego. Eee, ostatnio to odkryłem, faktycznie. Szkoda, że ostatnio cię nie było. O, właśnie, odwiedziny. A, jeszcze przywilej, to pocztę powinniśmy. Praca, kształcenie, dobrobyt. No dobra. No i co? No i są odwiedziny, fajnie. A, i wiecie co musimy zrobić? Ten system monitoringu, czy raczej tych, ten system automatycznego otwierania drzwi. Yy, kurde, nie wiem za co się zabrać najpierw. Spójrzmy na te potrzeby. Dobra rodzina. No ale to coś tak nie spada za, za mocno. No czemu tak? Czemu tak powoli? Personel ciągle pęcherz moczowy jelita ciepło. Ewidentnie jest im zimno i ten. Zimno i. Zimno i są głodni. No. To jest. No, nie jest to komfortowe. Jeżeli trzeba jakiś zawód tu uprawiać. Yy, gdzie jest pokój socjalny? Tu, dobra, przedłużamy go. Ten kaloryfer chyba można zdemontować, nie będzie potrzebny. No i dobra, i co? Robimy nową stołówkę i kibelek. Jak ja to tutaj zrobiłem w tym drugim pokoju socjalnym? Znaczyłem go jako stołówkę dla personelu, a tam łazienka. Dobra. No to robimy to. Robimy to. No, tylko to musi być ścianą jakąś tu oddzieloną. Właśnie w tym miejscu, gdzie ten kaloryfer wypada. Chyba, że to się okaże zaraz, że niepotrzebnie ten ścianę likwidowałem, ale spoko. Ty, to... To może nie likwiduj tego kaloryfera? Dobra, zlikwiduj. No są odwiedziny, są, ale ta potrzeba... No dobra, no może trochę spada, która jest po południe, po, po, po południe już jest. Proszę mi tę ścianę tutaj zamontować. Zrobimy sobie... Albo jeszcze inaczej. Tak, tak. Bo za małe to jest. Tak. A tu taka biedna łazienka będzie, no ale zawsze to jakaś, nie? No dobra. Coś takiego niech będzie. Dookoła wszyscy muszą latać i tym bardziej przydałby się ten system automatycznego otwierania drzwi, żeby... żeby kurczę. Żeby żeby oni się tu szybko przemieszczali. Ja miałem plan taki, miałem kartkę z planami, więc... Nie, nie. sobie studio, że tu powinno być zwolnienia warunkowe i bezpieczeństwo. Ale wymyśliłem głupio, dobra. Więc y, zrobimy pokój, którego nie mamy, czyli bezpieczeństwo. Dobra, uff. Yy. I tu jest potrzebne biurko. Krzesło, szafana akta. No niedobrze. Ciągle jakaś kontrabanda jest mi tu. Biurko. Żeby to jak najmniej miejsca tak zajęło. Najbardziej bym wolał. Więc biurko. Nie czy tylko szafa na akta. Krzesło to damy. No dobra, niech będzie luksus obrotowe. A tu zrobimy te monitory. System sterowania drzwiami. O, to się przyda. Będzie dodać. No ładnie musi być. No dobra, tu niech będzie. Ok, i dzięki temu systemowi zaraz będziemy mieli korzystniejsze te warunki. Dobra, już po odwiedzinach. No dobra, może kolejnego dnia ta potrzeba rodziny jednak ten. Pral nie mam, mam, tylko że nie wiem, czy nie mam za mało tych yy, woźnych. Albo po prostu za mało więźniów, którzy pracują w pralni, bo mają duż, dość dużą potrzebę ubrań, więc prawdopodobnie nie ma komu tam robić. Yy, tu jeszcze kaloryfera nie ma. Kaloryfer niech będzie. Tu, bo tu raczej nie będzie stało. Znowu rurę z wodą gorącą. E, tutaj jest niedaleko do, do kotła, więc yy, podciągniemy to. No i dobra, mamy system sterowania drzwiami. I teraz musimy zamontować do tego jeszcze te, 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 te. Automatyczny system otw otwierania drzwi. To jest kontroler drzwi. I on musi być chyba umieszczony. Gdzie ja mam drzwi? Tu. Jakoś w ten sposób. Tu koniecznie. Tu. Gdzie jeszcze drzwi na małty? No i to w sumie tyle. Ej. Tylko trzy pary drzwi mamy w tym więzieniu, tak naprawdę. No te cele to będzie im strażnik już otwierał. Bez przesady. No i do każdego takiego kontrolera musi też iść zasilanie. Więc tu. Tu. I tu. Nie zobaczcie, bo tu wszyscy stoją, kurde ci robotnicy non-stop. Tak być nie może. Dobra, tutaj rura z gorącą wodą zaraz będzie. O, już jest, dobra. Już jest ciepełko, już strażnik stoi nad systemem. Czyli teraz połącz. Łączymy to z tym kontrolerem. Połącz z tym kontrolerem i połącz z tym. No i dobra, i w ten sposób pozbędziemy się tego problemu. Petitman, dziękuję bardzo za zostawienie Suba. Zostanie wspierającym. Miło mi. Dzień dobry, cześć, kordian. No i fajnie, no i fajnie, dobra. W tym pokoju od bezpieczeństwa można było jeszcze jedną rzecz, monitoring, ale dobra, monitoring na razie sobie odpuszczę, nie będę się aż tak tym zajmował. Dobra, wróćmy sobie tutaj do tego pokoju socjalnego. Jak ja tutaj mam to zrobione? To musi być odgrodzone drzwiami dla personelu albo po prostu drzwiami. Więc ustalmy sobie drzwi, no niech będą dla personelu. No tutaj do kibelka też tutaj drzwi. No i teraz musimy to oznaczyć jako jako stołówkę nową. Ja to dogadzam tu wszystkim. Dobra. I w stołówce standardowo stół do podawania, żarełka, taki duży i stoliki jakieś małe wystarczą, tak jak w tamtej stół, mała ławka. Powinno być git. Dobra. To jest to. A tutaj musi być Łazienka. Mamy dwie Łazienki, obie dla tego. Dla personelu. No i w Łazience standardowo. To tu jest filar prysznicowy. A. Dobra. Tutaj dam jakiś prysznic. Zostawimy umywalkę z lustrem. Czemu nie? Tu. Oczywiście kibelek. Suszarkę do rąka. Jak? Nie powinno być obok. No, nieważne. Będzie jak w taniej knajpie. W taniej knajpie suszarka nigdy nie działa. Gdzie jest toaleta? Bo dobra, tu. <laughs> I toaleta jakoś. No, no wiem, że to jest trochę niefunkcjonalne, ale spoko. Będzie kacper siema, tak jak zresztą na czacie jest podpięty ku temu ten. E, dobra, czy tu mamy jakąś wodę? O, mamy i to ciepłą i zimną. Do umywalki chyba jest ciepła? Nie, do umywalki nie jest potrzebna ciepła. Do umywalki wystarczy zwykła. Pyk, pyk, dobra. Ale będzie łazienka. I to jest co? stołówka tych dobra. Aha, jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Rozmieszczenie i że to jest tylko dla personelu wtedy. Nie. Tylko dla personelu. Wtedy będzie to. Tak, stołówką dla personelu. No i teraz mam nadzieję, że już im w jelitach wszystko będzie grać tak jak potrzeba. Dobra. Mamy kolejny dzień. Tak więc obserwujmy, jak tam potrzeba więźniów dotycząca rodziny. Zaraz powinna dalej spadać, więc spoko. No to dobra, trochę mamy temat uratowany. Ciągle jakieś dropsy, jakieś tapsy, jakieś coś. Ten system tutaj nie działa. Chciałem powiedzieć, że ładnie działa, nie działa. Musi ten kabel iść aż do drzwi. O, wtedy będzie działał. Okej. Okay. Mm, dobra. Ten wnerwiony jakiś. Dobra, kolejną rzeczą, którą chciałem zamontować w moim tutaj więzieniu, jest, yy, są klasy. Zaplanowałem sobie miejsce na dwie takie pokoje szkoleniowe. No, krótko mówiąc, klasy, w których i więźniowie, i personel mogą się uczyć nowych umiejętności jakiejś pracy w kuchni, jakiejś obsługi paralizatora. A propos, to tu w biurokracji powinienem chyba w coś zainwestować. Dobra. Mamy 41 tysięcy, spójrzmy na jakieś dotacje, czy nie możemy wziąć czegoś nowego. Kamera monitoringu, no to jeszcze nie, tu właśnie jest tam przedzielenie więźniów do pracy w pralni, kuchni i tak dalej, wojna narkotykowa, już takie ciężkie te są dość dotacje, nowe technologie, a to za 40 tysięcy jest ten zwiększy liczbę strażników, odblokuj kamizelkę, paralizatory, zbuduj, no tylko monitora nie mamy i ten, no to dobra, to monitor śmiało zaraz możemy zbudować. Nawet teraz, korzystając z chwili przerwy. Monitor. Ale duży monitor. Będzie tu. No i do monitora przydadzą się kamery. Nie wiem, czy kamery przypadkiem. Automatyczny szperacz. Ruchomy reflektor, który funkcjonuje nocą. Pomaga znaleźć w ciemności więźniów, którzy źle się zachowują. W nocy więźniowie śpią, a nie... no ale dobra. Eee, czy kamera będzie tu? System monitoringu jest. Obniża poziom stołówki i świetlicy. Tam nie będziemy tego montowali. Zamontujemy to w jakichś takich newralgicznych miejscach, typu tu, raz, dwa, trzy, nie wiem ile ich trzeba zbudować. Na dziedziniec na pewno muszą patrzeć 4-5. Nie prąd będzie. Tak no w sumie bez prądu to nie robota. Yy, kamery. Yy, dobra, drzwi do klasy i do klasy. O, się zagadało. Cześć Artur! Cześć Arturo. Co tu nie działa? Kamera nie działa. Spoko. Już to naprawiam. Pyk. Tu kamera też nie będzie działać. Tu. Gdzie te kamery jeszcze. Tu. Tu Gdzie się jeszcze dałem? Nie. Ale dobra, mamy tą kamerę. No to spokojnie możemy sobie zrobić to za 40 tysięcy. Czyli tylko rozmieść w więzieniu. A, jeszcze jedna kamera tylko monitoringu i będzie git. <coughs> System monitoringu, gdzie jeszcze? No to może tu przy klasach o. Będzie monitorowany Fest. Dobra, prądu nie mam. Nie, no jest. Jest prąd, ale nie będzie ciepła, więc od razu pamięci kocioł z wodą, chyba że jakąś wodę inną tu. A, tutaj możemy. Dobra. Kaloryfel, kaloryfel, kaloryfel. Rura. Dobra. Będzie cieplutko. Yy, ściana nowa, żeby dwie klasy oddzielić. I to będzie pokój szkoleniowy, tak to się dokładnie profesjonalnie nazywa. Okej. Okay. Ławka szkolna i biurko dla, dla prowadzącego zajęcia, że tak powiem. Kamera potrzebuje prądu. A jak tam nasze te stacje elektryczne jeszcze hulają? No tutaj już trzeba kondensatory podostawiać, bo dość dużo obciążenie jest ich. Znowu jakieś ten znaleźli. Jakieś ostrze. No dobra. Zrobiliśmy tą dotację. 73 tysiące na koncie. Zarąbiście. Yy, dobra, pokój szkoleniowy, odblokuj kształcenie, 20, 20 ławek szkolnych. Ale to jest za 55 tysięcy, to się opłaca. Fest. Dobra. No to do it. Biurko. Biurko, biurko. Hmm. Jakieś. A stylowe biurko. A zróbmy nauczycielowi stylowe biurko, niech ma. W którą stronę to biurko, w tą? Tu. Hmm, krzesło. Krzesło. 20 ławek, ale to możemy na razie tak dla jaj po prostu te ławki powstawiać, żeby spełnić dotacje. Nie muszą być jakoś super one tu poukładane. Póki co będą. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli mamy 16, musimy 20. No to postawmy tak z dupy. Tutaj raz, 2, 3. Raz, 2, 3. To będzie git, dobra. Yy, zbuduj więcej... Aha, monitora nie mamy. Jeszcze jeden monitor musimy. Kurde, jakie tutaj koszty prowadzenia tego pierdla są. Nie to, tylko monitor. Koszty fest. Ciem Robert. No później, nie wiem, jeszcze dopiero zacząłem tą karierę w tej... K karierę streama z Prisonika, na spokojnie. Dobra, jak tam potrzeby? Ciągle ta rodzina jest jakoś tak... Tam soundtrack jakiś miał lecieć. Czy tam leci, w ogóle słychać coś? Dobra. Także jest git. Nie ma żadnych zagrożeń. To jest event Monitor. Może ten monitor trzeba połączyć, ten monitor trzeba połączyć z tym, z kamerą, nie buduj tego. Dobra, już rozumiem. No tak, to dość logiczne. Ciekawe ile jeden monitor może obsłużyć ten, kamer. Tu była. No i dobra, git. Pokój szkoleniowy, proszę bardzo, już powstaje. I dzięki temu możemy już rozpocząć taki program jak... Yy, o właśnie, programy dla personelu. Uruchomimy maksymalną możliwość szkolenia z obsługi paralizatora. Na razie niech tutaj te, te klasy służą y, głównie personelowi właśnie. Za dużo FM'a, tak? Już o karierach tutaj wspominam, no. Dobra, dobra. 6 rodzin czekane odwiedziny, spoko. Możemy drewno zawsze sprzedać, żeby ale. Przynajmniej izolatek starcza w ogóle na tych niesfornych więźniów. Chyba tak. Dobrze. Pokój szkoleniowy jest zrobiony. Dwa nawet. Od 12 rano do 1 rano. I rozumiem, PM. <laughs> Zaraz strażnicy się będą szkolili z obsługi paralizatorów, więc git. No dobrze, dobrze, nie wygląda to źle. Wróćmy do potrzeb. Co tu dalej? Higienę to sobie na luzie zaspokajają. Zaraz rodziny nam będą spadać tutaj. Komfort. Prywatności, no to nigdy nie będzie za dużo. Pro, produktów luksusowych im brakuje. Literatura. Chcą dużo czytać, no ale czy to temu nie służy biblioteka? Powinno służyć, ale mam jeszcze jeden pomysł na zaspokojenie literatury. Otóż mamy coś takiego jak jakość celi. I na przykład można tutaj regał na książki zamontować i wtedy na pewno literatura będzie spadała. Nie bądźmy tacy, niech sobie czytają, nie? Po rogach, nie w kiblu, ale. Pomontujemy. Będę musiał poprawić w ogóle to ułożenie tutaj tych rzeczy w tym więzieniu. Żeby to ładnie wyglądało. Dobra. Jeszcze tym też tutaj. Niekiedy zapominam, że mam tutaj też więźniów. Dobra, no powiedzmy, że na razie tak to musi wyglądać. Co tu leży w ogóle? Poczta? List od więźnia Ribeiro, od matki. Rzucił na ziemię. Nie lubi mamy. Nie, nie był to nigdy zbyt rodzinny chłopak. Dobra. No widzę, że tutaj sobie robotnik na przerwie wcina, więc jak tam potrzeby personelu. No i spadają, super, dobra. Tylko nadal im ciepła brakuje. Tutaj coś jeszcze trzeba będzie wykombinować z tym. Ja widzę, że tutaj w pokoju szkoleniowym nic się nie dzieje z zakresu obsługi tego paralizatora. Chyba, że 12 rano to znaczy, że to jest w nocy, będą się szkolili. Pierwsza rano, druga rano. Trzecia rano, czwarta rano to brzmi, jakby to miało się odbywać w nocy. No dobra. Tu tak świeci. kamera tak świeci, dobra. Okej. Okay. Więzieniu ukradł Tapsy, ty! Lekarz go goni. Simpson, oddaj Tapsy. Co on dostał te Tapsy? Przeszukanie. Dawaj Tapsy. O! A to jakaś seteczka nawet widzę tutaj, do izolatki. Warto raz na jakiś czas jeszcze robić w ogóle takie ogólne przeszukanie więzienia i wtedy cała kontrabanda, ten... Jest znajdowana. Dobra, mamy, mamy regały na książki, więc jak tam nasza literatura? Jeden więzień obecnie zaspokaja potrzeby. Który? Podolski? Piraci u gry komputerowe. Noże, młotki, ja pierdziele, Co oni tu przemycają? Ludzie. Nie wiem, czy regały na książki, kurde, zaspokajają tą potrzebę. Na razie niewiele na to wskazuje. Ubrania, ubrania. Czemu ubrań nie ma? Nie wiem, czy nie trzeba zrobić. Zaznaczyłem więźniom pracę w harmonogramie. Nie! I to pewnie dlatego nikt nie pracuje w pralni. Dzięki. To by wiele wyjaśniało. Albo nie, 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 nie. Czekaj, inaczej jeszcze. Zamiast do celi to będą pracować. O, celi do celi. Nie tak, mati. Praca do celi, a tutaj praca do celi też. Dobra, i teraz będą pracować. Faktycznie. Urodził się w Niemczech, ten podolski nawet był. To ciekawe zjawisko. Dobra, ej, wygląda to git. To jest rano, czy to jest wieczór? Trochę się gubię chyba wieczór. Mm, dobra, potrzeby personelu. No i super, tu zaraz niedługo już. Zaraz, zaraz, niedługo, zaraz w ogóle spadnie cała ta potrzeba. Potrzeba komfortu więźniów roś, spada, więc jest Git, ubrań. Troszkę też, no ale faktycznie dałem tutaj ciała, że nie przydzieliłem tu żadnej pracy. O, tu czterech może pracować, tu czterech. Więc mam nadzieję, że na kolejny dzień się to zacznie. Hmm. I przyspieszę sobie, bo jestem aż ciekawy, kiedy oni się tego paralizatora będą uczyli. Na razie mają posiłek. O dziesiątej? Faktycznie. Do dziesiątej posiłek jest. Oko. O, no i nawet git to wygl wygląda. Dobra. Komfort. Generalnie więzienie dążą do swojego dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego. Można na wiele sposobów, zezwalając na odwiedziny rodziny, korzystanie z gorących pryszniców lub udostępniając im wystarczająco dużo miejsc do siedzenia. O, jest kurs paralizatora. Aha, i teraz monitoring nie działa, bo wszyscy są na szkoleniu. Dobra. Te obiekty miałem zdemontować tutaj. Niepotrzebne już. To była lipa na potrzebę dotacji. To pilne, aby dziesięciu więźniów zdało kurs przygotowawczy i jeden więzień zdał kurs z zakresu edukacji ogólnej. Lepiej dać na maksa. To mogę trochę jeszcze dać, nie, nie jestem pewien czy na maksa akurat. Nie no, w pralni dam czterech, tu dam z sześciu. O. Nie ma co szaleć, bo później będą się zabijać w tej, w tej pralni. No dobrze, dobrze. Czyli kolejny program. A czy nie było dotacji na temat tych paralizatorów? Nie było. Dobra. Yy, no to co? Kolejny program. Tylko zwolnij ten czas, bo. Yy, jeszcze do pracy trzeba i do kształcenia. Dobrobyt. Terapia. Alkoholików. Okay. Programy. A programy więzienne. Kursy. Kuchni by mnie interesował. Trzech zainteresowanych jest. Kurs przygotowawczy to jest dość istotne i z zakresu edukacji ogólnej, ale nie ma żadnego za, zainteresowanego. I leczenie w uzależnieniu od narkotyków jest aż 9. Plus terapia grupowa dla alkoholików. Przesłuchanie w sprawie zwolnienia warunkowego, ale do tego potrzebujemy nowych tam, nowych pomieszczeń. Więc do tego jeszcze przejdziemy. Mamy minus 722 dziennie cashflow. Nie za dobrze. No ale okej. Okay. Ej, nie wygląda to źle. Personel. I ten personel kurde ciągle na to ciepło narzeka. Może faktycznie w tym rozmieszczeniu jest coś nie tak. Patrole. Niebieski patrol. No tu jest tylko trzech patrolujących. Czemu im jest ciągle zimno? Jest wściekły 27. Nie kumam tego. Może dlatego, że muszę łazić pomiędzy tymi nieogrzanymi no tymi drogami po prostu. Może to nie jest super pomysł na więzienie po prostu. Teraz mi to mówisz? Raczej nie ogrzejemy kurde powietrza dookoła, co? Harmonogram programów. O Boże, jakie to skomplikowane. To jest leczenie, to jest terapia, to jest BHP kuchni. Wow, kurs przygotowawczy ten. 32? dwóch faktycznie nie zaplanowany. Czemu tak? Program jest poza czasem pracy, bo to 3 godziny. Trzeba zmienić w ogóle harmonogram cały. Dobra, zrobimy tak. Zrezygnujemy z posiłków w ciągu dnia, bo to jest bez sensu. Aż 3. Zrobimy praca, czas wolny. I teraz się pojawi miejsce w harmonogramie. Ej, to kiedyś czegoś takiego nie było, moim zdaniem. Niezaplanowany obra. Kurs. Boże, jakie to skomplikowane wszystko, no. To zrobimy tak. Tu jeszcze praca. Praca do celi. A tu damy. Wolny czas. Widzę maksymalnie 3 godziny, są potrzebne. Kurs przygotowawczy i jakich obiektów nie zawiera. O, dobra. 3h są potrzebne faktycznie no. No to mam, 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 mam. mam. Teraz jest chyba lepiej, nie? Dobra. A i kurs z zakresu edukacji ogólnej jeszcze. Ale tu nie ma zainteresowanych w ogóle. Spoko. Bo najpierw chyba po tym kursie przygotowawczym albo jakoś, tak? To jest taka niższa temperatura w tej stołówce, nie no 18 stopni. Jest git. Dobra. Okna im pomontowałem w tych celach. Ej, w ogóle potrzeba literatury już spada, więc spoko. Komfort też. No, nie wyglądają źle te potrzeby. Gorzej z tym ciepłem, chociaż to też troszkę spada. Polityka dotycząca przerw w pracy personelu. A może więcej przerw im zrobimy. Na jedną piątą. Dobra. Minus 467 cash flow. 10 więźniów zdawało dobra to zaraz. 100 tysięcy tylko nasze, warte, nasze więzienie jest warte. O, Może Ksecio, ja to odkryłem, może... Dlaczego pomimo odblokowanej pracy więźniów, tu masz polityka i tu musi być praca więzienna. Za ten. Zaznaczona. No i pracują zobaczcie. I pracują więźniowie przy tych, tych. Z tymi koszami na pranie biegają. Więc dobra. Więc potrzeba ubrań będzie już naprawdę git. Okej. Okay. Tu miał być kościół w ogóle kiedyś. Tak sobie planowałem. To jest jedna z rzeczy. Ostatnia rzecz, której nie mamy chyba to ten kościół. No i zwolnienie warunkowe, ale to mniejsze o to. Warsztat no to na przyszłość. Faktycznie, tylko kościoła nie mamy. To możemy tutaj. Kościół wypadałoby, żeby był trochę większy, więc niech będzie taki. Okej. Okay. Wiczki do kościoła zrobimy. Prąd idzie. Kocioł obok jest, więc będzie ciepełko. Fajnie to wygląda fajnie. Ale pracują, ale im się tu podoba. No to faktycznie może dodać tutaj jeszcze ze dwóch sześciu w pralni. Dobra, najwyżej się pozabijają trudno. Dobra, pomieszczenia. Kaplica to ma być. Kaplica to jest kościół, dobra. A pójdź, ołtarz jest potrzebny. Czy go dać tak, czy tak? Trochę niesymetrycznie wypada. A tak zajmuje miejsce za dół. No to trudno, nie wszystko musi być symetryczne. Nie, no. Wypadałoby, żeby było, ale dobra. Ławki. Cholera 4 ławeczki, i jeszcze jakiś dywanik do modlitw. Zatem jutro prognozowany silny wiatr, właśnie dostałem. Alerta dobra, coś jeszcze? Dywanik do modlitw, spoko. No i kaloryfer. Na razie wiem, że to wygląda tak brzydko, ale. Chcę mieć po prostu wszystko, no. Wszystko co można. A później będziemy się zastanawiać nad estetyką tego. Rura. Dobra. No i jest. Potrzeby duchowe zatem będą spadały zaraz. Można też umieścić równie dobrze dywanik do modlitw na przykład w celach i wtedy też będzie spokojne, no ale. Kursik się odbywa. No dobra, ej, to wygląda naprawdę obiecująco. Dawno nie było żadnych rozrób. O, właśnie, teraz jest dobry moment na przeszukanie cel. Wszystko przeszukaj. Zaraz zobaczymy, pewnie 100 tysięcy różnych przedmiotów znajdziemy, których nie powinniśmy znaleźć. Cashflow w ogóle wzrósł. Nie wiem za bardzo dlaczego tak naprawdę. No, bo to kiedyś w tej grze nie było tego, że trzeba było przydzielać te, te, w tej polityce. No teraz jakoś nie wiem, może nie teraz, ale później musieli to wprowadzić do gry. Także trochę skomplikowali sprawę, ale jakoś z tego wyszliśmy. Zobaczcie ile tych przedmiotów znaleźli. 11 telefonów komórkowych. Pff. Nawet hard drive'a. Pornografię. Wiertło. Fajnie, fajnie. A jak tam rodzina? Nawet nie ma. Nie ma no Dobra, spójrzmy sobie w jakość pomieszczeń. 6 na 10 mają te cele. Radio by chcieli, magnetofon, wentylator, umywalka i lustro. Pładzacz wody. Stół bilardowy, no na bank. Co no tu można. Oczony przygnębiającymi ścianami. Ja to mogę zrobić tak dokładnie. Rówka to ma w ogóle zero. Aha, bo nie ma okien. I już montujemy okna. A dziedziniec chciałem jakiś fajny zrobić. To zaraz. Okno, okno, okno. Bo w trakcie wolnego czasu... A, no tak, dobra. Mam odpowiedź już na pytanie. Okno możemy nawet szklane zrobić, bo to i tak oni tu mają wtedy, nawet zapas tych okien. Dobra. Zrobimy okna, ten dziedziniec, chciałem nad tym popracować. 3 na 10 powierzchnia co najmniej 200, bieżnie by chcieli, urządzenie do opon, trybuny, dobra. Po pierwsze, ja bym tutaj w końcu zadbał o jakąś podłogę. Konkretną, opłot, może. Dobra, najpierw tak, podłoga, pieciste pole, pole trawy. Dobra, co to jest? Dywan, dywan. Ciema Norbercik, dzień dobry. Dobry wieczór. Spoko, spoko. Ale ładny. Ale ładny dziedziniec. Oj, oj, No to jeszcze tak. Teren. Że mi wpierdzielimy tu normalnie teraz tego. Żywopłot. O jakie ładne O nie tak bluszcz wierzbę Jżywłot Wierzb Gdzieś mi zniknął No był, jak Boga kocham, no, o jest. tak stylowo będzie. No dobra. Trybuny. Wytlenie. Można to w kąt jakoś postawić? Nie bardzo. Co tu potrzeba na tym dziedzińcu jeszcze? Powiedzcie mi. Półka z hantlami, worek bokserski, urządzenie do opon. Półka z hantlami, worek bokserski, opon. Worek bokserski, nie wiem czy to jest jakiś super pomysł. Półka z hantlami na dziedzińcu. Urządzenie do opon miało być? Jezu, jaką ja za jaką miałem pamięć? Urządzenie do opon i... Łuka z To jest urządzenie. Aha Taki bajer. Podkop, podkop! Ej, nie wiem jak się usuwa podkopy. Co ja mam teraz zrobić? Błagam jakiegoś eksperta. Bo zapomniałem totalnie jak sobie radzić z podkopami. Totalnie. Znaleźli mi tam podkopica. Jatki sobie będą rosły, proszę bardzo. Nawet księżycową tą możemy zrobić. To fajny macie ten, nie? Fundamenty? A może być? Usuń tunele. No ale ja nie wiem gdzie są te tunele. Bo to mi znaleźli na chwilę podkop i tyle by z tego było. Niknęło totalnie wszystko. Ale ładny dziedziniec. Ja pierdzielę. Ścieżki miałem porobić. Okej. Okay. Macie wejście. Ale ładne więzienie. Sam bym chciał w takim zamieszkać normalnie. To by nie chciał. Taki design. No nigdzie nie ma takiego więzienia, no. No, ktoś tapsy tutaj w pierdziela Nawet do izolatek mają piękne wejście teraz. Wie, wy będziecie mieli lepiej. Lepiej jak w domu. No, no, no. Ale tu rozgardzasz tej kuchni. Czemu wy siedzicie? Czemu oni są w tej kuchni? Co wy tu robicie? Podjadacie? Okay. To jest tylko dla personelu. Proszę stąd opuścić ten teren. Może... No, nie, no nie pracują tu bo raczej. Ej mamy ośmiu wykwalifikowanych więźniów. Przedzielimy czterech. To czy oni mogą tu pracować jak to jest tylko dla personelu? Nie do końca. Dość istotne. Pięknie. No dobra. No zobaczymy, czy będą pracowali jutro, nie? Ale, przyjemne, ale przyjemnie mi się w to gra. Normalnie aż nie wiecie. Strasznie. Uwielbiałem tę grę zawsze. Dobra, ładne ścieżeczki. Dookoła tych ścieżeczek też posadzimy jakąś trawkę. Wszyscy będą szczęśliwi. Słabo oświetlony ten dziedziniec. Jeszcze by się. Lampa ścienna. Ale nie mamy ściany. Mhm. Ale tu jest ładnie normalnie. Co jeszcze możemy dać tutaj? Mata gimnastyczna, Stół zewnętrzny. Jaki duży ty. Na teraz może, nie? Stół do szachów. Robimy takie o. Stylowe. Stółkami drewnianymi. Kurde. Proszę bardzo. Yy, dobra. Na razie nie ma pracy. Wszyscy śpią. No i wygląda to git. Ale super. Spadły te wszystkie potrzeby. Na produkty luksusowe. W Powie w luksusu. Sklep więzienia. No to mam sklep. Ja mam sklep. Tu jest sklep. Czy w sklepie też ktoś musi pracować? Żeby on, żeby on działał. Tak. 48 mam wykwalifikowanych więźniów do pracy w sklepie. 5 wystarczy. Ale tutaj wyciskają chłopaki. Woda, że tą kontrabandę tylko kurde jak przemycają. Weni szukaj. Pięknie to wygląda. Pięknie. Jak na chłopa. No to nie wyszło mi to najgorzej. No i funkcjonuje to nam. Funkcjonuje to nam. Zarabia nawet. Jesteśmy na plusie. Tutaj proszę bardzo, jednak tym pracownikom powolutko, ale to ciepło spada. Być może dlatego, że dałem im tyle czasu wolnego. Czemu tutaj tak pozostały personel miał dużo przerwy? Nie ma przerwy. A, ja wiem, co tu się stało. Tutaj ściany nie ma. Dlatego nie mogłem obszaru wydzielić. No, wygląda to git. Dobra. Odwiedzinki. Od rodzinki. Pięknie. Kościół nawet tutaj. Bangla, proszę bardzo. Koleś chce spać. No to masz wolny czas, możesz iść spać. No. Szachy nikt nie gra. To debile. Ciku robi sobie chłopak. Jakiś list miłosny. Szkoda, że nie można przeczytać. Porządek jest i na ogrodzie i wewnątrz wszędzie. Powiem Wam, że... To... Wygląda to naprawdę bardzo okazale z mojej perspektywy. No, personel jest bardzo zadowolony. Prywatność. No, prywatność to jest jedyne, co co będzie nam zawsze doskwierało, bo mamy nie pojedyncze cele, tylko sale sypialne. Można w przyszłości pomyśleć, żeby to więzienie było jeszcze bardziej luksusowe i żeby mieli pojedyncze cele w niej, wygodne łóżka i tak dalej. No, ale to na to, to trzeba sobie zasłużyć, drodzy Państwo. Ścieżek widzę, nie ma, ale mamy 58 tysięcy, kurde. 58 tysięcy, to nie jest za dużo. O, już mamy więcej. 20 koła z dotacji nam wpadło. 10 nielegalnych narkotyków to też. Nie pamiętam tu się robiło jakieś pomieszczenie specjalne porządki w narzędziach. Żeby zablokować dostęp. Tylko nie pamiętam kompletnie, jak to się. Jak to się robiło. Nie spojrzałem, czy pracowali w kuchni więźniowie czy nie. Koniec końców, może nie jest to najpiękniejsze, tak jak sobie wyobrażałem, ale na pewno jak przyjdzie cała trawa i tak dalej, to pole trawy. Pole trawy jest ładniejsze, trawa trochę droższe, ale tu zobaczycie rano jak ten jaki efekt będzie tego, jak chociaż te kilka budynków tutaj otoczymy. Na razie to nawet ja tu nic nie widzę. Całe, całe, całe siano wydam na to pole trawy. Pozdro. 600. Pyk, pyk, pyk. Nastaje dzień. Piękny. I pa jak to ładnie wygląda. Jakbyśmy tak wszystko otoczyli trawą. Normalnie jak Simsy, dla, tylko dla chłopaków. Co ten panie ogrodniku tutaj tak brudno na tej kostce brukowej, czy co to jest na tych płytach? Takie więzienie mi się mo może... Nie. Nie, trawę mi tu posadził. Zaczną szybcy ci robotnicy. Proszę bardzo, jak ty ładnie. Robi? Tak to wszystko otoczyć? To już w ogóle, panie. A czy więźniowie mogą robić za ogrodników również? Bo ja mam wrażenie, że mój ogrodnik przestał tutaj dawać radę. Przestał ogarniać. Nie ma, będzie FM troszkę później. Nie wiem, czy do sklepu jeszcze nie będę musiał jechać. Która jest 19.09, no to niedługo będziemy kończyli Prizonika. Tak, mówiłem godzinkę, półtorej. I, I bym chyba skoczył do tego sklepu i później... Później bierzemy się za Wisłę Kraków, proszę Państwa, ponieważ tam mamy nowego skrzydłowego prawego. Ale już go pokazywałem, więc to no nie będzie żadne zaskoczenie. Wczoraj go znaleźliśmy na streamie. Filip ma na imię. Taka podpowiedź. Ile ja mam tą trawę wydałem już? Bo z 20 koła ty. Nie no, trochę mniej. Ale i tak. No ale jednak estetyka przede wszystkim. Nie powiedział nigdy żaden chłop. To jakieś kwiatuszki sobie dorobimy. jakieś ten. O ty. O ty pieprzysz. Tak na koniec tego prizonika dzisiejszego sobie upiększymy wszystko. Teraz to w ogóle będą zadowoleni więźniowie za ciepło nie zrobiło w tym... Pyk, pyk, pyk. Jestem wkręcony. O, Kordian, proszę bardzo. Tylko, kurde, Kordian, komunikatu chyba nie mam włączonego, ale proszę szanownych państwa o powstanie, ponieważ na kanale mamy nowego, złotego sponsora. Proszę bardzo, dzięki ci serdeczny Kordian. Bardzo mi miło. Z tego powodu za twoje wsparcie. Dzięki, dzięki. Masz sobie chyba piwko na tą FM, na tego FMika kupię i za wasze zdrówko tutaj się na coś tam dziabne. Każdy powód jest dobry, nie? Nie, dobra, teraz wydaliśmy serio dużo siana na tą trawę. Cokolwiek by to nie brzmiało. Dobra, czy to, to już? Mi się nie chce klikać. Nie uda się w tym okienku Starzyńskiego zatrudnić. a to... No i znowu jest podkop. Co, fundamenty? Tunel? No ale jak mam to odkryć? Kurde. Gra stop. Co ja mam z tym zrobić z tą, z tą chorągiewką? Psa tutaj jakiegoś wezwać? jest pies? Ty, przewodnik psa. Wiesz, ten. I dymaj tu. No, dziękuję. Za docenienie Kordiam. Za wsparcie. Co ja mam zrobić? Mi tu flaga wystaje, kurde, ktoś znalazł i. Zola... znaleźli podkop i olali to. Skąd ten podkop idzie w ogóle? Stąd? Taki kawał drogi? Cześć serwus. Czy teraz powinienem przeszukanie zrobić? Tu jest mały ten ten. Co to jest? Przeszukiwanie narkotyków? Nie. Wyszukiwanie w tunelach. O. Przeszukiwanie w tunelach. Może to. O. A nie, bo to ten idzie. Dobra. A wyszukiwanie tuneli. A przy okazji 150 narkotyków. A jestem mega ciekawy. To ten tunel mi tu wykopał. Z którego kibla to idzie? No i co? Nie ma? Mhm. Nie znaleźli nic. Zarąbiście. Super, super wiadomość. Dobra. Dobra, panowie, myślę, że prizonika na dziś wystarczy. Już godzinkę ponad sobie posiedzieliśmy. Ja skoczę szybko do tego sklepu, nie będę nawet kompa wyłączał, nic nie ten. No i zobaczymy się dość niedługo. Myślę, że do godzinki czasu, coś takiego. Może szybciej, może później, nie wiem. Ale gdzieś koło właśnie 20, 20.30, może być wcześniej, może być później. Sięgamy po futbol menadżera i walczymy tam. Przypominam o awans do Ligi Mistrzów. Ostatnia faza kwalifikacyjna nam została. Slavia Praga przed nami. Więc wyzwanie takie no, łatwiejsze, można by powiedzieć, niż rok temu, kiedy to graliśmy z szachtarem Donieck. Tak więc dzięki już za udział w tej części streama z Prizonikiem. Zapisujemy oczywiście ten nasz piękny tutaj więzień. No i będę, będę, tak. Także co? Na teraz się rozłączam i do zobaczenia za niedługo z FMikiem. Siemaneczko, do później.